Cześć, ja jestem Anjon i wreszcie się doczekałem. A konkretnie doczekałem się na pierścień Bloodshield dla mojego Artaka, dzięki czemu mogę zmienić mu blessing i zwiększyć jego efektywność w walce z Ice Golemem. Blessing, na który chciałem wymienić Soul Rip, który mam aktualnie, to Emergency Heal i ten blessing. Leczy czempiona. Zawsze kiedy skończy się shield, który jest na czempionie, ewentualnie kiedy jest usunięty albo przełamany przez przeciwnika. Obecnie mam czterogwiazdkowy blessing na artaku i w takim wypadku leczenie będzie wynosiło 6%. Przy 5 gwiazdkach będzie to 9%, a przy 6 aż 15%. I przejdźmy do samego Ice Golema. Po walce pokażę Wam jak ci czempioni są zbudowani i jak wygląda preset ich skilli. A team, jak widzicie, opiera się na Sir, jeśli chodzi o przechodzenie fal. Ja niestety nie mam Prinsa Kaimara, dlatego używam Emika i Renegade do resetowania skilli. I mam również Lidię, która wrzuca Decrease Defense i Weekend na wszystkich. Dzięki czemu, jak widzicie, to przejście fal jest bardzo płynne. Natomiast walka z bossem to już domena Artaka. I w tej finałowej rundzie pozostali czempioni przestają być potrzebni. Owszem, na początku pomaga trochę Decrease Defense i Weekend od Lidi. Emik wrzuca Unkillable, dlatego nie wszyscy giną tak od razu. Ale odpowiedzialność za tą walkę spoczywa na Artaku. Dlatego musi być on odpowiednio wytrzymały. Musi mieć na sobie Set Regeneration. I musi mieć Blessing Emergency Heal. Blessing ten bardzo dobrze współdziała z akcesoriami Bloodshield dzięki którym po każdym ataku Artak zyskuje niewielką tarczę. I wielkość tarczy tutaj nie ma znaczenia, bo leczenie z Emergency Heal działa niezależnie od niej. Liczy się fakt, że tarcza została przełamana przez bossa. Do walki z bossem wyłączyłem skill Karma Burn u Sir, żeby nie aktywować bardzo mocnego ataku Ice Golema. I zdaje się, że powinienem też wyłączyć Unkillable u Emika, i sprawdzę to w następnym przejściu. Być może to przyspieszy ran, jeśli wszyscy szybciej zginą. Poza Artakiem oczywiście. Przyspieszę tą walkę od tego miejsca. Za chwilę zginie Emic i Artak będzie solował bossa. Bezpiecznie, bez narażania się na te silne ataki, które pojawiają się w momencie osiągnięcia pewnych progów HP. Demyczek, zadajemy bossowi pochodzi niemal w 100% od HP burn Artaka. Tego typu rozwiązanie może nie jest najszybsze, natomiast jest bezpieczne, zapewnia stuprocentową skuteczność. Nie ma tutaj takiej sytuacji, w której boss wykonałby ten swój najmocniejszy atak. I jest już po walce, trwała nieco krócej niż 2,5 minuty, co uważam za bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że możliwy był do osiągnięcia dzięki darmowemu Championowi. Przyjrzyjmy się teraz Prisetom Championów. Zacznijmy od Sir, która jest najwolniejsza w teamie i w pierwszej rundzie od razu używa swojego skillu Karma Burn, dzięki któremu czyści całą falę, ale do tego celu potrzebuje buffów na czempionach ze swojej drużyny i Decrease Defense i Weekend na przeciwnikach. Decrease Defense zapewnia Lidia, która jest w teamie najszybsza a buffy pochodzą od Emika, który na swoim A3 ma ich kilka. Jego preset jest tu tak ustawiony, żeby był zsynchronizowany z Seer. I jest jeszcze Renegade, której zadaniem jest razem z Emikiem resetowanie skilli, a dokładnie jednego skillu, właśnie Karma Burn Sir, i też jest zsynchronizowana w taki sposób, żeby to zrobić. Byłoby prościej, gdybym miał Kaimara, ale jeszcze go nie trafiłem. Dlatego muszę sobie radzić taką budżetową opcją, ale dzięki temu jest to też bardziej dostępna dla wszystkich opcja. Bardzo ważne jest, żeby wyłączyć skill Karma Burn Usir w trzeciej rundzie, ponieważ tak mocny atak z pewnością będzie aktywował odpowiedź od bossa. I na koniec preset ataka, który tak naprawdę nie ma znaczenia co będzie robił, ustawiłem tylko skill A3 jako priorytetowy, ponieważ jego AI nie do końca tutaj jest poprawnie skonfigurowane przez Plarium. I jeszcze na koniec masterki Artaka. Jest zbudowany bardzo defensywnie. Ma sporo resistance. Potrzebuje też speedu i accuracy. I wszystkiego co zapewni mu przeżywalność. Jego pełne staty przedstawiają się w sposób następujący. Ma 90 000 HP. I 3700 defensa, co wystarczy, żeby przeżyć. Ma 247 speedu, co jest wartością większą niż speed bossa, który ma 245. I ma odpowiedni resistance, żeby nie wchodziły na niego debuffy. I accuracy takie, żeby móc wrzucać swoje HP burn. Staty pozostałych czempionów widzieliście już przy okazji presetów, ale pokażę Wam tu jeszcze zbiorczo na dwóch ekranach, w co są ubrani. A także jakie mają masterki, jak widzicie, nie wszyscy są nawet w pełni wyszkoleni. Napiszcie w komentarzach, jakim teamem wy farmicie Ice Golema. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!